O kurde, gram w nową grę Alan Wake 2, ale jest bardzo strasznie i trochę się boję. Chłopaki, chodźcie! Co jest, ziom? No zobaczcie! Pobrałem sobie nową grę Alan Wake 2, nie? Na RTX-ie z DLSS i tak dalej. Ale kurde, jest mega straszna ta gra, dlatego że tutaj są tacy ludzie cienie i w ogóle walczy się. Ludzie cienie? Są zagadki, tylko w świetle jest się bezpiecznym, naprawdę. No to dawajcie, gramy, że kto pierwszy się przestraszy, przegrywa. Uuu, no, nie przestrasz się challenge. Ej, o nie, tam ktoś leży, tam coś leży, chłopaki, no. Faktycznie tam, patrz. Kurna, co to jest? Nie mam pojęcia. On jest na stole? No. To jest ciało, stary. Chłopaki. To jest miejsce zbrodni. Ja nie chciałem, żeby to było tak realistyczne, nie? O! O! Ale mięsko. Myślicie, że on się obudzi? Nie. Ma otwarte oczy, stary, przecież. O, co jest? Ej, światło się wyłączyło! Kurde, wiecie, co to może oznaczać, nie? Nie. Ostatnim razem, jak w naszej chacie się wyłączyło światło, to był tutaj 396. No znowu! I on nie odłączył. A teraz znowu się wyłączyło światło i to w trakcie tego, jak graliśmy sobie, kurde, w straszną grę. Typowa sytuacja. Musimy iść. No nie, no musimy włączyć bezpieczniki. Co, będziesz tutaj siedział? Stary, będziesz tu siedział w momencie, gdy tutaj masz strych, który jest... Czemu on jest otwarty? Nie wiem. To nie ja otwierałem. Albo dobra, papier, kraj, nożyce i jedno. Idziemy razem, tak? Idziemy razem. Gdzie my mamy korki? Jedne są na dworze, drugie są w środku domu. Miejmy nadzieję, że te w środku domu wysiadły, chłopaki. Bo inaczej będzie mega przypał. Ale się stresuje, nie? Jest bardzo ciemno, chłopaki, może... Wróćmy po prostu, nie, nie wiem. Nie, no już za daleko doszliśmy, stary. Kurde, no dobra. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu, przecież to nie było w ogóle straszne. To co, wracamy grać na kompie? Dobra. Lecimy dalej, zobaczymy co teraz. Ale kurde, dawaj. Chłopaki, po tej akcji jeszcze bardziej się boję w to grać. Tutaj zbieramy jakieś, kurde, to zagadki, w ogóle straszne nie chłopaki. Było. No jak nie było straszne? Ja się w ogóle nie bałem. Było trochę straszne. Widziałem po was, jak wy się zachowywaliście, to po prostu aż... No, chłopaki, no kurde, jak możecie być w takiej scenerii niby spokojni? Stary, ja mamy zagadkę do rozwiązania i to jest prosta zagadka. Zobacz, jak dla mnie na 100% on za dużo zjadł. Zipek, to tak nie jest, to po pierwsze, a po drugie, wiecie dlaczego ta gra tak dobrze wygląda? Dlatego, że włączyłem sobie DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling i to się włącza tak, że się wchodzi w menu i teraz musimy tylko to zaznaczyć i już mamy włączone i nasza gra wygląda idealnie, ponieważ jako, że mamy genialne karty Nvidia RTX, to mamy w nich bardzo dużo różnego rodzaju funkcji, między innymi pełen ray tracing, który podnosi jakość oświetlenia, odbić i cieni w grze na wyższy poziom, łącząc je w jedno rozwiązanie, które podnosi jakość efektów śledzenia promieni na poziom 11. Swoją drogą, Alan Wake 2 to pierwsza gra, jaka dostała już w dniu premiery Path Tracing. Oraz funkcję Ray Reconstruction, która sprawia, że jakość obrazu zostaje poprawiona we wszystkich układach GeForce RTX, wykorzystując sztuczną inteligencję do generowania dodatkowych pikseli w intensywnych scenach. DLSS znacząco przyspiesza wydajność, wykorzystując sztuczną inteligencję do generowania większej liczby klatek przy zachowaniu doskonałej reakcji dzięki technologii Nvidia Reflex. No i właśnie dlatego ta gra jest tak realistyczna. No więc teraz możemy sobie w końcu w spokoju pograć i... Co jest? Znowu korki, stary, znowu korki. Dobra, tak, korki mam, mamy. Wysiadło latarki. Światło, no nie! Ja nie mogę, wiesz, nie, nie skończymy teraz, tej pierki. O kurde, chłopaki. Ej, ale może ktoś nas troluje z chłopaków? Jest ktoś poza nami w chacie w ogóle? Nie ma. Nie, zostaliśmy we czwórkę. No, nie, dzisiaj nikogo nie ma, no jest ty i ten, miło się. Kurde. Dobra, idziemy, chodźcie. Zobacz. Światło normalnie się pali. A przecież korków nie ma, tak? No właśnie. Jakiś mały... Co to było? Co tu? Gdzie? Tam, stary, tam ktoś stał. Tam ktoś stał. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam. Nie idź, Wiktor, nie idź. Nie, no stary, tu nikogo nie ma. Nie ma, widziałem przed chwilą, wracaj. Ale czekaj, jakie korki? Przecież jest światło normalnie. No jest światło, ale... Ej... To się robi... O kurna, nie? Co tam, Wiktor, nie zostaw, nie to, zostaw tam, to, nie wchodź tam. Nie, dobra, musimy to no zobaczyć. No jesteśmy na musimy zobaczyć, czy ktoś okna są otwarte, stary. Dobra, ale... chłopaki. Dawaj, otwieraj. No otwieraj, nie? Tak, otwieraj, otwieraj. Co? Nie ma nikogo. Zupełnie pusto. Zobacz. Co? Tam były taki jakiś cień jakby, nie? Widzieliście to? Ja teraz taki cień, który zniknął nagle. Ktoś drzwiami trzasnął. Dobra, spróbujmy po prostu naprawić te korki. Nie zwracajmy uwagi na to, że dzieją się tak dziwne rzeczy. Stary, może by woliło korki, ale nie wszystkie po prostu. Ja nie chcę iść ostatni. No to chodź szybciej. O, nie mam pojęcia, co to było, ale ktoś jest w tym domu, ktoś jest w tym domu. To jest przewalone. O, co? Nie, ja tam nie podchodzę teraz, nie ma szans. 9, 3, 6, albo 3, 6, no. 9. Tu jest światło. Tak. Tu jest światło. No. Co chodzi? Patrz, na dworze też jest światło. Aha. Co to było? Idę zobaczyć korki. Idę z tobą, stary. Panowie, jest problem.
drzwi są zamknięte. Co? Nie mogę sprawdzić, czy korki są odpalone. Dopiero były otwarte. Kurde, ktoś to musiał zamknąć po prostu. Chłopaki, musimy zobaczyć ten klucz. Gdzie go zostawiliście? Co jest? Latarka mi pada. Latarka mi pada. Co jest? Ej, czekaj. Co jest kurna? Co to było? Co jest kurna? Nie mam pojęcia. Chłopaki, ale ich odstrasza światło. To są ludzie cienie. To są ludzie cienie, a tak się składa, że mamy teraz tylko dwie latarki. Trzeba je w opór oszczędzać. Dobra, to najpierw ty miej teraz latarkę. Ja swoją zacznę. Nie, ja mogę wyrzucić kurna, bez sensu. Czekaj, co by oznaczało, że te miejsca tutaj pozwalają nam być z rozładowaną latarką, nie? Tak, to są bezpieczne strefy, chłopaki. Jak jesteśmy w kręgu ze światła, to pewnie nie mogą się zbliżać, skoro poświecenie latarką sprawiło, że od razu uciekają. Ale oni to chłopaki, ja to zostaję w takim razie. Szukajcie sobie. Nie kluczy. Możesz zostać, dlatego nie że mam musisz znaleźć klucz. Idź. Ej, chłopaki. Dostałem maila. Co? Naprawdę. O, współpracono? Z jakimś bardzo dziwnym filmikiem. Widzę, że poznaliście moich przyjaciół. Teraz musicie znaleźć trzy klucze. Pierwszy jest ukryty na ogrodzie. Nie no, teraz mamy znaleźć trzy klucze, z czego pierwszy jest gdzieś na dworze. Dwór jest ogromny. Ej, a czy na dworze jest w ogóle też jakakolwiek strefa? Widziałeś. Tam jest przed odpalam latarkę i świecę na nas. Czyli możemy teraz tylko przechodzić pomiędzy tymi bezpiecznymi strefami i dzięki temu nic nas nie dorwie. Ty, ale tutaj nam nic nie mogą zrobić i możemy obserwować, co się dzieje. Cały samochód. Co? Jest, zobacz! Przez okno! Idzie! Ale jak uciekł od razu od niej? Od razu uciekł ze światła, no. Dobra, musimy znaleźć na dworze klucz. Jak znaleźć klucz? I czekajcie, co on jeszcze powiedział w tym filmie? Że jest na miejscu ruin. Jest kilka rzeczy, stary, nie? Przed domem jest murek na przykład obok szlabanu. Tam są... Tam jest! Muszę na niego poświecić, no. Stary, tam jest taki murek na końcu działki. Ten taki, wiesz, wybudowany, co ten jakiś posąg stoi. Dobra, no to sprawdźmy na razie może tamto miejsce. Kto ma odpaloną? Bo teraz idziemy bez. Dobra. Przecież oni tu mogą być w każdym miejscu. Czemu my idziemy tak? Za nami cały czas coś chodzi. Patrzcie. O tym mówiłem właśnie, o tym mówiłem, stary. O to ci chodziło? No tak, no na końcu działki. Jakie fajne. Ej, czuję się trochę, tak jakbyśmy grali teraz Alana Wake'a, nie? Dobra, myślicie, że to jest w środku tego? Nie wygląda jakby cokolwiek tu było. Nie, zobacz, tam kable są normalne. No, nic tu nie ma. Co było fajnym miejscem, a teraz jest zupełnie wyburzone? No domek. Domek na drzewie. No tak. Opaki. W ogóle moja latarka, tylko co... Ej, znowu razem palimy. Znowu teraz nikt nie pali. No stary, znowu razem. No przestań, ty odpalaj. Daj mi tą latarkę, daj mi tą latarkę. Dobra. Idziemy. Czemu ja nie mam latarki? Idziemy. W ogóle. Ej! Zgaś tą latarkę, teraz ja palę. Patrzcie, tutaj był nasz domek na drzewie, a teraz co? Kurde, wszystko jest zrównane z ziemią. Ej, i co, widzicie coś? Jak my mamy znaleźć klucz? Skąd będziemy wiedzieć, ej, stary, gdzie... Zobacz tam, co ci nie pasuje do tego kadru. Nie wiem, zipek? Ej! Zobacz w tej czarnej misce. Skąd to jest miska nagle? Ups, co to jest? Zobaczmy. Jest klucz, stary. Jest, no. Co? Idziemy sprawdzić kolejnego maila. No jak? Pierwszy klucz znaleziony, pora na kolejny. Myślę, że wam się nie uda. Jest w najstraszniejszym pokoju w całym domu. Najstraszniejsze miejsce w domu. Co jest najstraszniejszym miejscem w domu? Panowie. No właśnie. Co? No właśnie. Trzy, cztery. Biblioteka. Zdarnia. Co? Strych. Ja czemu nie... każdy powiedział co innego? Ten dom ma dużo strasznych miejsc. To gdzie idziemy w końcu? No idziemy na strych. Nie no, na strych, chłopaki, ja w opór nie chcę tam iść. Stary, luz. Idźmy na strych. Co jest? Chłopaki! Oni są coraz bardziej niebezpieczni, stary. Wiesz? Prawie mnie tam wciągnęli. Zamykamy to jakoś, czy co? Nie wiem. Ale ostatnio jak tam spojrzeliśmy, to potem i tak ich nie było. Oni mogli się chyba teleportować. Wszystkie są dobry. Co jest? Zobacz, patrz. Może się nie dostaną tak, jak zrobimy tak, patrz. O, tak z kierunku. Ej, bez litu, pułapka na nich, dobre! Ale miło, że zostaje nam tylko jedna latarka, a nie wiemy, czy to są wszyscy. No stary, ale jest ich dwóch, ile ich może być w tej chacie? A właśnie. Dobra, idziemy na strych. Idziemy na strych, mamy jeszcze jedną, więc chillera. Ej, to Piotrek, pójdziesz pod ten klucz, jak nie? Ja, no? No, to twój pokój. Stary, ja tam nie znajdę, tam jest tyle... No właśnie, Zipek, to twój pokój. No i co z tego? Dobra, idę tam z tobą, ale jako drugi. Powodzenia, chłopaki. Ciu. Ale mamy jedną latarkę, więc się nie rozdzielajmy. A jak to w ogóle inaczej wygląda po tym całym czasie? Ehe. Dobra, co, to może być wszędzie. Znaleźć, już jest tyle śmieci. No. Nie zabija nigdy. Cicho. Wydostali się, stary? Wydostali się, albo inni. Ej, nie! No. Nie! Ej, ale widzisz, jak się zrobiło super. Od razu takie...
fajnie, fajnie do nawijania, można tu nutkę jakoś. Czemu ty nie panikujesz? Co ty robisz? Kurwa. No bo mamy... Dobra, zostaliśmy drugi raz zapnięci na strychu, drugi raz! Ej, obczajcie to! Ale, ale ty to pokaż w środku. Pokaż latarkę. Patrz, stary. Że w sensie, że chodzi ci, że to lampkę. Nie, tutaj jest kluczyk, widać. Fajno. Co? Ej, zobacz. Zimny, jest dziwny dzisiaj. No czyli co? Mamy klucz. I mamy do... drugi klucz. Czyli... Znowu. Tak, jest. O dzieci, ostatni klucz w lampie, którą się podświetla, a się nie świeci. Na dole w lampie podświetlanej. Każda lampa jest podświetlana. Chodźmy jak no najszybciej. Stary, znowu idziemy w to miejsce. Chłopaki! Zipek, chłopaki! Po pierwsze tutaj ktoś znowu był, po drugie nasza pułapka z latarką. A ja już nie palę. Latarką? No, no to daj mi. Nie. Nie denerwuj nas. No to idź, taki mądry jesteś. Kurna, no, czy latarki się boisz? Stary, nie ma czego się bać. Chodź, jak najszybciej. Nie ma latarki, spotu. Stary. Jak najszybciej do safe spotu. Spotu. Szybko, szybko, szybko. Jest safe spot. Tak, tutaj. Ej. Zipek, co kurna! Jest? Zipek, stary! On nie był za tobą? Był. Wszystkie lampy. Gdzie jesteś? Na górze! Gdzie na górze? Mnie pokoją! Ej, a co jeżeli cię nie potrafią przyjmować czyjś głos? Właśnie, co jeżeli oni go naśladują? To jest miejsce bez safe spota, stary. Przestańcie, to on mnie zostawia w ciebie! Co jest? Ej, no. Co? Nie wiem właśnie. Zipek nigdy tak nie mówił. No właśnie. Zipek! Zipek nie jest taką p***! No! Zipek, odpowiedz na jedno pytanie. Jaki masz kolor majtek dzisiaj? Właśnie, tylko Wiktor zna odpowiedź na to. Tutaj są podświetlane lampy. O, to może być w jednej z nich. No właśnie, i to jest problem. A tam przecież cały dół. Ile tam jest lamp? Co to było? Nie wiem. Znaczy wiem, co to było, stary. To samo, dobra, to samo ciało. Podświetlaj je, stary. Podświetlaj je, może któryś klucz wtedy będzie bardziej widoczny. Nic nie ma, stary. Jest, zobacz, stary. Dobra, ale... Nie sięgnę. Co jest? Co jest? Wyciągaj to szybko, wyciągaj to szybko, stary. Ale ja nie sięgam do tego. A jak tam wejść? Podniosę cię, poczekaj. Odłożę kamerę. Dawaj. Czekaj. Dobra, mam. Mamy to. Dzięki. Zarąbiście. Mamy wszystkie trzy klucze. Hej, do safe spota, szybko. Tak. Dobra, zaraz to wyjdzie. Mamy trzy klucze. Jak czekaj, powiem... kolejny e-mail. Mail? Tak. Teraz połóżcie klucze przed domem. Mamy je zostawić przed domem. Czemu? Nie mam pojęcia. Ale gdzie przed... Co się stało? Stań! O nie. Ej, to chyba był Zipek. To nie, nie był mam... Zipek. Tak, też mi się zdaje, że to był Zipek. Ale jestem obsrany teraz, nie? Chodźcie przed dom. Dobra, chodźmy przed dom, połóżmy te klucze i potem zobaczmy bezpieczniki od razu. O, połóżmy to tutaj, to jest charakterystyczne miejsce. Dawaj, kładź na kiblu, na środku ogrodu. Co teraz? Pora rozwalić gigantyczną kostkę lodu. Tam znajdziecie klucz i być może uda wam się pokonać wszystkich przeciwników. 50-kilowa kostka lodu. No to... Tylko mamy to. O co chodzi? Gdzie ona jest? Ej, faktycznie, mam młotek. Dawaj, stary. Aaa! Zipek! Co jest? Jest... Jest ej, ociemniały. Jest okay. O kurde. Co jest? Czekaj, zanim to zrobimy, stary, zabierzmy go pod światło do safe spota. O! Dobra, dobra, stary. Zostawiamy go tutaj. Może jakoś światło na niego zadziała albo coś. Musimy teraz rozwalić tę kostkę lodu. Wracajmy. I wtedy, żeby wszystko wróciło do normalności, żeby tutaj był prąd, a nie kurde coś takiego. Dawaj, stary, to później raz dwa. Chłopaki! To jest tak ciężkie! Aj! Dobra, uwaga! Ej, stary, kawał tego, sople się odłamało. Nic nie ma, kurde. Nic nie ma, dobra. Jeszcze raz. Może jest z tym ten klucz. Uwaga! Dawaj, no. O! No, aż na mnie spadło. I co, coś wypadło? Stary, tyle tu było rzeczy, na pewno. Ej, jest! Odpalamy bezpieczniki i gramy dalej w gierki. Dobra, zobaczmy, czy to działa. Udało się odpalamy wejść. Odpalamy bezpieczniki. Ej, jest! Czyli udało nam się? Boże, jak dobrze. Stary, zobacz. Zipek! Już po wszystkim. Zobacz, prąd jest. Co ci jest? Skąd się wziąłeś na tym krześle? O Jezu, co jest? Co się dzieje? Wziąłem, już po wszystkim. Nic, zaprawiliśmy światło, stary, już nie ma tych ludzi. Ale mnie płoki z kansem. Śni mi się ludzie cienie, stary. A jeżeli wy chcecie sobie zagrać w Alan Wake 2, to możecie otrzymać tę grę zupełnie za darmo, jeżeli w Media Expert teraz kupicie po prostu sobie wybrane karty z Nvidia GeForce RTX, no i wtedy zostaje ona do nich dołączona. Link jest oczywiście w opisie. Ja się z wami żegnam, to na tyle, na razie.